Cześć Wam, tutaj James ze strony samiecalfa.pl. Kolejna część uwodzień. Tym razem zobaczycie fajną i interesującą rozmowę z Wesołą, studentką, z którą buduję zainteresowanie już od pierwszych sekund. Zapraszam do oglądania. Hej, nie chciałem Cię wystraszyć, ale masz tak ładny, swawolny chód, że musiałem Ci to powiedzieć. Dziękuję. Widzisz, jakbyś ta ścieżka należała do Ciebie. Dziękuję. To wynika z Twojej pewności siebie, że jesteś taka wyluzowana? Chyba tak. Tak? Jesteś kierowniczką firmy? Nie, jestem studentką. Ale byś chciała być kierowniczką? Nie do końca. Nie? Raczej nie wstrzeliłem się? Nie. A co studiujesz? Ciekawości? A, to obstawiam jako drugie. Może jesteś w tym dobra, dlatego tak chodzisz. Może. Nie, rozumiesz, tak idziesz, jakbyś była jakimś bossem, nie? To aż przyciągnęło uwagę moją. Dziękuję, to bardzo, bardzo miłe. Kamil z tej strony. Czekaj. A ten nałóg, który rzuciłaś po 9 latach, udało mi się. Już od 2 dni nie parasz. Aż od 2 dni? Tak, to wielki sukces dla mnie. Nie no, ja trzymam kciuki. Żeby mi się udało? Tak. To tak do jutra chociaż, co? A ty ile czasu jarasz już? Przyznaj się. Może lepiej nie. Nie no, jako studentka, no to chyba nie od 15 roku życia, co? Nie, ale od klasy maturalnej, także... Okej, wyglądasz mi na drugą... Drugi rok? Trzeci. 22 lata? Tak. Kurde, jeszcze pamiętam co z matmy. Już rocznika nie obliczę tak szybko w głowie. 9,8. 9,8. Jezus Maria, jak ja jestem stary już. Czy ja jestem 9,1, to jeszcze nie tak źle, nie? Jeszcze nie tak źle. Ale dobrze, nie 2000, bo to jest dopiero rocznik zajebisty. Ja w 2000 roku miałem komunię. A niektórzy już mają 19, 20 lat. Tak? No, 20. 20 lat, masakra. 20, no. A tak ogólnie, poza studiami? Grasz na gitarze, na fortepianie? Biegasz? Na fortepianie grasz? Tak, tak. Okay. Uciekam. O nie, a jakiś numer telefonu? Albo wizytówka, jako studentka? Dobra. Dobra, chyba nie zdążysz już, przepraszam Cię. Dobra, ty jesteś jeszcze jesteś skazana na mnie. Podoba mi się ten napis na tym, mały zgon. Czego to może być reklama? Pewnie zakładu pogrzebowego. Zakład pogrzebowy i reklama publiczna? Zajebiście. Mały zgon nastąpił 8 marca. Dostałeś sygnał? Nie wiem. Wysłałem Ci 3 sygnały jak Morsa SOS. Jest? Tak. Piękny numer. Rozumiem, że już jesteś po uczelni dzisiaj? Nie, właśnie jadę na zajęcia. No, okej. Ogólnie fajnie wyglądasz. Dziękuję. Tak interesujesz się modą? Obserwujesz kogoś? Jak to wygląda? Raczej sama z siebie. Okej. Takie Twoje małe zainteresowanie? Tak. W sensie, no, trochę też od mamy. Mama taka stylowa jest? Tak, zdecydowanie, więc większość wyborów jest konsultowana z nią. To fajnie, że masz takie relacje z mamą w sumie, co? Bardziej niż przyjaciół. Chyba mało kto może się poszczycić tym, co? No, pomiędzy mną a mamą jest 41 lat różnicy. Czyli mama ma 64 lata, 63. Okej. Okay. No to w sumie późno Cię zrobiła, nie? No ale mam 3, więc... A, okej. Okay. Jezu, masz 3 dwa rodzeństwa? Tak, tak. Czy jeszcze jakoś, jeszcze mama się narobiła jeszcze po Tobie? Nie. Trójka? Trójka. Jak relacje? Bardzo kłócicie się? Nie? Ja miałam rodzeństwo dopiero jak miałam 20 lat. No to późno. No. Późno. Wiesz, to już takie rodzeństwo, że to nie rodzeństwo, bo to ani pobić takiego, ani nie pozaczepiam. Nie mogę być wredny, bo się obrazi na mnie, wiesz o co chodzi. Bardziej jestem w ich oczach jako idol jakiś niż wiesz. A zawsze chciałam mieć brata, którego mogę uderzyć, jak na przykład śpi, nie? Nie wyszło to. Wiesz, on śpi słodkim snem, a ja go z łokcia, nie? Jak mnie wkurwił dzień wcześniej. A tak się nie da, no. Dużo straciłem. czemu? Lepiej mieć chyba takie rodzeństwo, z którym można się dogadać. Nie no, wiesz, żartuję, ale to tak filmowo, nie? To tak wygląda, zawsze się każdy zaczepia, nie lubi. Sympatyczna jesteś. Dziękuję, nawzajem. Dzięki. Generalnie nie wiem, do czego to zrobiłem, ale to taki mały impuls był. Wiesz, jak to jest, jak możesz coś zrobić i jak nawet ci nie wyjdzie, to chociaż później nie myślisz o tym, nie? Dokładnie, że tego nie zrobiłaś. Więc dziękuję, że nie dźgnęłaś mnie nożem, bo tak podejrzewałem, że możesz tak zrobić, jak powiem cześć. No nie! Szybki atak z boku. Raczej jestem miła dla ludzi. Nie, nie dźgasz ludzi obcych? Nie. Możesz spróbować kiedyś. To nie jest taka zła opcja. Zobaczysz, co się wtedy stanie. Zobaczymy, jak służba policyjna nasza szybko działa. Po ilu minutach przyjadą. Raczej wątpiłabym w ich działanie. Tutaj dźgnęłeś, a oni po 2 godzinach, co tam się stało. A, już ktoś nie żyje. W porządku, przepraszamy. A jak u ciebie imprezy? Alkohol? Nie jestem imprezową. Nie? Nie. Typ Netflixa bardziej? Raczej tak. Czemu? To urocze, nie? Znaczy, domówki są spoko. No właśnie, mi się wydaje, że teraz ludzie mało imprezują, właśnie studenci, a bardziej po domówkach chodzą, nie? Nie. Nie? Pierdolę głupoty? Tak. Okay. Czyli się postarzałem jednak. A ty co robisz? Ja? Ja już jestem po studiach. Ale... Wnioskowałam, nie jestem słaba z matmy. Ale zaczynam studia nowe w tym roku. No proszę. No. Chcesz się? No. Właśnie, do sesji? Właśnie mam potrzebę uczenia się, co jest dziwne. Ale to jest bardzo dobrze, bo jak kiedyś... Bo jak kiedyś uczyłem się, bo chcieli tego rodzice, to za cholery mi się nie chciało uczyć. I dla mnie to była mordęga, więc rzuciłem studia. 3 kierunki już. 3 kierunki podejmowałem i nie dałem rady. A teraz po kilku latach uznałem, że to już jest ten czas. Bardzo dobrze. No. Najlepiej robić. Wiesz, jak to jest tak, śpisz i którejś nocy się budzisz o 3:00 w nocy i mówisz sobie, idę na studia. Tak było u mnie, naprawdę. Obudziłem się, ja pamiętam, obudziłem się i pomyślałem sobie, cholera, chcę iść na studia, chcę się pouczyć. To było takie spontaniczne, jakby mnie Jezus natchnął. Albo baranek Boży. Masz tylko 1 autobus tam do siebie? 2. Jakie jeszcze? Boże, chyba 171. No dobra, ale jak lubisz domówki, nie lubisz imprez, to nie oznacza, że nie lubisz też alkoholu. Wino. Wino? Nie boli cię głowa po winie? Nie? Ja mam dramat po winie. Katastrofa jest, jak wypiję wino. Nawet 1 lampkę wypiję i dosłownie po 30 minutach boli mnie głowa już. Nie, to nie u ciebie, nie, u mnie to litrami leci. Nie, no bez przesady. Bez przesady, z umiarem. Tylko 1 litrem. Lampka albo 2. Na całą domówkę? Już ja ci wierzę, jak na całą domówkę pijesz 2 lampki wina. Powiedział, że na domówkę, dobrze? Chyba, że taka lampka jest takiej wielkości, nie? Jak puchar. Możemy się umówić na białe albo czerwone w jakiś dzień? Możemy. Kawa to trochę pospolite jest. Czemu? Nie wiem, tak oklepana zawsze ta kawa. Możemy iść na kawę. Tylko nie dzisiaj. Nie, powiedziałem właśnie na wino. Tylko mówię, że kawa oklepana, tak proponować dobrze, kawę zawsze się proponuje to. Chyba, że wino z kawą. Do 1 puchara sobie wlejemy. Gorącą kawę i wino białe. Pomieszać to raczej nie jest dobry pomysł. Ciekawe, jakby smakowało kawa z winem, co? Zapewne niedobrze. Latte na przykład, białe wino i czerwone do tego. Kiedy masz czas? Niedziela? Niedziela. A dużo się uczysz? Raczej. Tak? Tak. To taka aniołek, co? Trochę. Troszeczkę? No dobrze. No chyba tak, no. No fajnie. Teraz dużo młodzieży ma jakąś dziwną depresję, a ty jesteś przeciwieństwem tego. Dziękuję, staram się. Chyba, że to przez słońce. Nie. Tak oszalałaś dzisiaj, jesteś zadowolona. Nie. Na mnie słońce na przykład nie działa, aczkolwiek lecę na przykład do Tajlandii za tydzień czasu. To jest super. No. A ja zaczęłam sesję, w sensie sesję skończyłam sesję, zaczęłam sesję. Okej. No to sobie nie polatasz nigdzie. A byłaś tak gdzieś? Gdzieś za kontynentem, Australia. Czy jeszcze? O, zajebiście. No, bardzo, bardzo polecam. Dobra, na ten już muszę zdążyć. Do no zobaczenia. Dobra. Co, miło było poznać? Nawzajem. To w kontakcie, pa, pa. Taki luz, jaki zobaczyłeś w trakcie rozmowy z tą dziewczyną u mnie, można osiągnąć dzięki ćwiczeniom oraz zmiany swoich przekonań. Zapisz się na kurs online bez strachu. Link do produktu znajdziesz w opisie poniżej tego filmu. Wszystko da się zmienić, po prostu trzeba wiedzieć w jaki sposób myśleć, jak być swoim własnym psychoterapeutą. No i oczywiście włożyć w to wszystko odrobinę praktyki. To wszystko dostaniesz w kursie bez strachu. Serdecznie polecam. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapkę w górę oraz swoją subskrypcję. Jeśli chcesz być na bieżąco z każdym nowym materiałem wypuszczonym na moim kanale, kliknij tą ikonkę poniżej, by być ze mną na bieżąco. Udanego tygodnia, ziomki. Trzymajcie się. Pozdro. Boom.